Idea ekstremalnej drogi krzyżowej jest taka, żeby miała ona długość co najmniej maratonu, czyli 42 km. Są krótsze, nasza jest krótsza z racji tej, że robimy to pierwszy raz i robimy to tak trochę, żeby wyczuć, że tak powiem, czy my damy radę, czy zainteresowani dadzą radę, żeby nie iść od razu, że tak powiem, na głęboką wodę i robić dłuższy, a poza tym mieliśmy mało czasu bardzo na przygotowanie trasy. Trasa jest, myślę, że nie jest trudna, chociaż ma 30 km. Będzie ciemno, więc zupełnie będzie inaczej niż w dzień. Dodatkowo trzeba nieść parę rzeczy ze sobą, więc to są takie dodatkowe utrudnienia, ale myślę, tak jak patrzę na osoby, które się, że tak powiem, zgłosiły, że wszyscy dadzą radę i dotrą do końca. Ekstremalna droga krzyżowa to w ogóle jest pomysł księdza Stryczka, organizatora Szlachetnej Paszki, czyli nie nasz, a my żeśmy się tak spontanicznie, że tak powiem, wyrwali. I z racji tej właśnie, że spontanicznie i dosyć późno się zabraliśmy za wszystko, nie działamy tak naprawdę właśnie w całej tej idei ekstremalnej drogi krzyżowej. Korzystamy tylko z materiałów, bo niestety za późno się za to zabraliśmy i nie jesteśmy zarejestrowani w całym systemie ekstremalnej drogi krzyżowej, tylko właśnie tak spontanicznie sami to żeśmy podjęli. Są teksty rozważań, które obowiązują, że tak powiem, na całej ekstremalnej drodze krzyżowej w całej Polsce. To są rozważania ułożone przez ludzi świeckich, tam są lekarze, nauczyciele, jest jakiś kleryk i one są dostępne ogólnie w internecie i obowiązują na każdej ekstremalnej drodze krzyżowej, która jest zarejestrowana w systemie, ewentualnie jeżeli ktoś chce, może samemu też z nich korzystać. Jest to jakieś wyzwanie i jest to chyba fajne połączenie tego, że mamy jakąś taką praktykę religijną z tym, że stawiamy sobie jakieś takie wyzwanie dla ciała, czyli coś dla ciała, coś dla ducha. Myślę, że to jest fajne wyzwanie.